bardzo serdecznie i bardzo ciepło w ten wyjątkowy dzień. Myślę, że wiele niespodzianek już mieliście w domu i wiele prezentów jeszcze na was czeka, ale my tutaj w przedszkolu postanowiliśmy z grupą chętnych i bardzo odważnych rodziców przygotować dla was taki wyjątkowy prezent. Obejrzycie teraz przedstawienie pod tytułem Nie ma tego złego w wykonaniu rodziców. Jest to prezent dla was od wszystkich rodziców, od wszystkich pracowników naszego przedszkola. Myślę, że ten prezent i wasze uśmiechy i gromkie brawa przygonią chmury, które od samego rana dzisiaj goszczą na naszym niebie. Wyjdzie piękne słoneczko, jak dzieci będą pięknie oglądać i cieszyć się z tego prezentu. Zapraszam na wyjątkowe przedstawienie dla wyjątkowych dzieci. Zapraszam. Gdybyś zobaczył śpiących ludzi, uśpią dwór i śpiącą królewnę i nieruchome drzewa, jak byś postąpił? Może właśnie tak, jak ten królewicz z bajki? A może to bajka o tobie? Pomyśl. Drodzy widzowie, panie, panowie i wy, dzieciaki kochane, zaraz ujrzycie niezwykłe bajki, przedziwne, choć wszystkim znane. Mamo, idziemy do domu? Czego tam? Czego? Pewnie. Aś i Małgosia. No! Czego? To pan Jusia. Witam konkurencję. Witam. To ty jesteś Baba Jaga? To ona jest Baba Jaga? Tak. Dobrze trafiłam? Tak. Nie można było lepiej, paniusiu. Tak lepiej. Zdecydowanie. Oh!
Drzewa lizakowe? Tam w skierniku też nie
Wydaje mi się, że ten las jest zupełnie zwyczajny. A może ta Baba Jaga nam się tylko śniła? Śniła? Nie! Nie naprawdę tu była! A może Czorek w pierniku też nam się śnił? Nie! Zobacz, jaką maruzię podrapano. No rzeczywiście tak było. A pamiętasz, jak ją nabraliśmy? Ona wrzeszczy: zjem was, zjem was! A my? Myk, myk, z klatki. Baba Jaga do klatki, a klatka w buce. Ona w krzyk: było buzy, smarkacze, gdzie moja kolacja? A my w nogi, Baba Jaga za nami na miotle. A miotła przywiązana. Ha, 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 ha. To było coś fantastycznego. A teraz nie ma już naszej bajki. Szkoda. Szkoda, wracajmy lepiej do domu. Chodźmy, ja pójdę pierwsza. Kolejna bajkę o pięknej Śnieżce i siedmiu jej krasnoludkach. Szansa, by skończyć ją happy endem, jest jednak bardzo malutka. Nadaję telegram. Uwaga! Ratunku! Stop! Pilnie potrzebna pomysłowa mantocha. Stop! Ze Śnieżką nie idzie wytrzymać. Pomocy! Stop! My jesteśmy krasnoludki, pocasa, pocasa, my mamy pocasa, 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 wszyscy przyjdą w całym lesie, pocasa, pocasa, że nam dzieje się gęsiele, pocasa, pocasa, my odpocząć bardzo chcemy, pocasa, pocasa, że będzie nam już powiemy, oj tak, tak, oj tak, tak. Wręcz ze Śnieżką! Dość przesolonego jedzenia, dość kawowego, dość kapusty. My chcemy fast foody i McDonalda. Dlaczego tak krasnoludku, wróćcie do nas. Dość porządku, dość zaścielonych łóżek, dość wyprasowanych morzu, dość porządków domowych. My chcemy więcej warzyw, więcej jabłek, więcej owoców, wszystkiego więcej. Ratujcie krasnoludki, oddajcie nam karty do pokera. My chcemy naszych długich, tylko krasnoludkowych wieczorów. Królowo, nie opuszczaj swoich poddanych. Zrobiliśmy dla ciebie mapę. Już nie musisz szukać w Google, jak do nas trafić i znaleźć złą Śnieżkę. Hej, hej, chłopaki, gdzie jesteście? O, ty, Śnieżka, co robimy? Co robimy? Kordu, może uda nam się uciec? Szybko, może nas jeszcze nie zauważyła. Do kopalni, do kopalni, tam nas nie znajdzie! Na pewno znacie bajkę o babci, co miała troskliwą wnuczkę. Dzielny gajowy bardzo się spieszy, by dać wilkowi nauczkę. Za tę babcię i za wnuczkę. Czy to ty, moja wnuczko? Tak, to ja, babuniu, czerwony kapturek. Wejdź, kochanie. Ty się dobrze czujesz, babciu? Nie zupełnie, ale chodź się przywitać. Tak, ale ja się jakoś tak położę. Co to dziecko dzisiaj w lecie? Lepiej powiedz, czy przyniosłaś mi moje ulubione rzodkiewki. Więc to naprawdę ty, kochana babuniu. A myślałaś, że kto? Że wilk. Ręce do góry! Ręce do góry! Do kogo pan, panie gajowy, to mówi? Do ciebie, pan Pawesko! Jak to do mnie? I do ciebie! Masz karo! Ręce do góry! Co tu się dzieje? Dwa wilki? Jakie wilki?
Czy tu jest jakiś wilk? Nie! Panieńku, to ja się pomyliłem. Chciałem być dzielnym gajowym, który pomoże babci i pomoże czerwonemu kapturkowi, uratuje jego złego wilka. Widzę, że się pomyliłem, bo tu nie ma żadnego wilka. Nie ma, nie było i na pewno już nie będzie. Bardzo mi przykro, ja naprawdę chciałem dobrze. Przepraszam. Ja naprawdę chciałem dobrze. Dziękuję bardzo.
Słuchajcie, podobała się mi dzwonianka? Tak! To jeszcze raz duże brawa, słuchajcie. Duże brawa. I proszę bardzo, dzieci jeszcze przygotowały też dzwoniankę. Proszę bardzo. Dziękujemy wszystkim rodzicom za to, że nam pokażą taką piękną bajkę wszystkich ulubionych naszych bajek, a teraz będzie słodki bocznik z duże brawa, co? O, tak, pięknie. Bo należy się naszym aktorom.